Cześć, maneczko wszystkim z tej strony. Michu, w dzisiejszym odcinku e, od Zera do Powera, trzech moich widzów. Chcę nadrobić zaległości, które do tej pory się nazbierały, jest ich naprawdę sporo, bo obecne zgłoszenia są jeszcze z grudnia. Na wstępie, jeszcze raz chcę przeprosić za mój głos, bo mówię, jakby miał kluskę w ustach i tak się czuję po tej, po tej ósemce mam taką spuchniętą twarz, miałem zrobić dla was streama, ale mówię, że to nie ma sensu, żebym gadał do was przez godzinę czy dwie taki opuchnięty bo nawet jak gadam dłuższy czas to już mi to boli, więc mam nadzieję, że zrozumiecie, a chcę filmik dla was nagrać, więc pierwsza osoba, która do mnie napisała jest to Kamil, Kamil ma od 1000 do 1200 zł na modernizację posiada i5 2400 R7 370, BigWire 550W, 8GB RAMu nie wiem dlaczego napisał 4x4 czy ma 16 czy jednak 8 dwa dyski po 1TB i komputer ma być tylko do bierania, więc tak stary. Procesor od razu idzie na auta, Bo no i on już się po prostu w tych czasach nie nadaje praktycznie do niczego. Więc i52400 out. Montujemy i73770. Ja już miałem ten procesor, nieraz go recenzowałem, nieraz mówiłem o nim parę słów, czy to były dobre słowa, czy niedobre. To już widzowie sami sobie dobrze wiedzą, oczywiście były to dobre słowa, bo za te pieniążki jak ja wtedy zapłaciłem, czyli chyba 430 tym w tym czasie można go kupić za 380, no to jest naprawdę dobry procesor. Rdzenie, wątków, 4 rdzenie, 8 wątków, 3-4 GHz, niestety jakbym wiedział jaką masz płytę główną, może masz na chipsetie Z, to wtedy warto wziąć 3770K i po prostu go podkręcić. Także na pewno odczujesz ogromny skok wydajnościowy z samej zmiany procesora. Dalej pamięci RAM Osiem, ty, ty masz 8 GB z tego co przeczytałem, więc warto mienić na 16, 1600 MHz Cr11 od Kingstona dwa razy po 8, również 16 GB w tych czasach to da ci mocnego kopa w stosunku do tych 8, które miałeś dodatkowo sugeruję dołożenie dysku SSD jakim jest Crucial BX500 w wersji 120 GB Naprawdę bardzo fajny dysk. Sam będę dzisiaj kupował wersję 250-240 giga tak na dobrą sprawę, ponieważ ten mój 120 GB SSD chiński się już zapchał i czas na coś większego i coś troszeczkę szybszego, więc mój wybór padnie tego kruszy, on zbiera same dobre opinie, więc myślę, że warto w niego zainwestować. Zwłaszcza, że wersja 240 giga tam bodajże kosztuje chyba 130 zł. Tak jak mówię, tutaj 95 zł i naprawdę będziesz zadowolony, komp też ci. Widocznie przyspieszy. I na sam koniec radziłem Ci sprzedać kartę graficzną i zakupić GTX 1066GB. Bardzo fajna karcioszka, już w dobrych pieniądzach można dostać, bo poniżej 550 zł. W tym wypadku jest to 580, ale za mniej niż 550 też się uda dostać. Tutaj karta jest na gwarancji jeszcze ponad rok grubo, więc naprawdę warto. Bardzo dobra karcioszka, 6GB u troszeczkę szybsza od Eriksa 570, więc myślę, że e, naprawdę będziesz zadowolony, jak już tak kompa upgradujesz, tak nie ma siły, żebyś sobie nie pograł e, w przyzwoitych detalach w rozdzielczości Full HD czy nawet 2K. Także dzięki Wielkie Kamilu za zgłoszenie. Taka jest moja propozycja. Jeżeli widzowie mają jakąś inną propozycję co do ciebie, no to też prosiłbym, żeby się wypowiedzieli w komentarzach. No i chyba to by było na tyle. Także mówię jeszcze raz, przepraszam Was za ten głos, którym mówię do Was i naprawdę wiem, że on źle brzmi, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie. Po prostu jak będziecie mieć opuchniętą twarz, to, to zrozumiecie. Jak ktoś już miał wyrywane ósemki na dole, wie jak to wygląda. Jak ktoś jeszcze nie miał, to może dostał kiedyś. W Przysłowiowego Ryja, i też wie, jak to jest. Dobra, wielkie dzięki za zgłoszenie, lecimy dalej. Następny mój widz, czyli Mikołaj, Mikołaj już nie mógł się doczekać na swoje zgłoszenie. Chyba z 3 miesiące już mi pisał, kiedy będzie jego od Zera do Powera. więc dziś jest ten dzień. Napisał, że posiada Pentiuma G4600, MSI Z270 Tomahawk, 8GB Ballistix Xa 2400 MHz, GTX 1052 GB, Century PCVRL2 zasilacz, e, Genesis Titan 660 budowa, 1TB WD Blue i WD Green 240 SSD. Budżet ma około 600 Zł, plus ewentualnie kasę ze sprzedaży części. Interesują go części nowy ale procesor raczej używany. Nie. Info do czego potrzebuje pc -ta. do gier. Nie chcę raczej zmieniać płyty, mam problem w GTA 5. Procesor na każdym rdzeniu zużycie 100% i są dropy FPS. Pozdrawiam mister Wamp. Również Cię pozdrawiam. W takim układzie dla mnie jedyną opcją w tym momencie jest wymiana procesora na i5 k Z tego względu że masz płytę na chipsetze Z, więc szkoda tutaj pakować samej i5 6400 na przykład. Ponieważ nie wykorzystasz jej potencjału. Tutaj gościu napisał bodajże w tym ogłoszeniu, oczywiście, tak jak mówię, nie zachęcam nikogo do kupna z tych ogłoszeń, na, na których których pokazuje to są tylko ogłoszenia poglądowe. poglądowego. Napisał, że do 48 GHz ta sztuka kręci, jeżeli jest to prawda, to naprawdę zajebisty deal. Warto się zainteresować. Na pewno nie weźmiemy wtedy już żadnych dropów i GTA 5 będzie chodziło i miodzio na ustawieniach nawet ultra. Oczywiście nie z tą kartą graficzną, więc w przyszłości radziłbym też upgrade karty graficznej do GTX 1060, na przykład 6 GB bądź do 10,70, jeżeli one jeszcze bardziej. Potanieją. No, taka jest moja e, tutaj propozycja. Dodatkowo w przyszłości też warto dołożyć do 16 GB pamięci RAM. Ale priorytetem po zmianie procesora raczej bym skłonił się ku karcie graficznej. Pozdrawiam cię, dzięki serdeczne za zgłoszenie. Doczekałeś się w końcu. Sorry, że tak długo, no ale mówię, jednak te zaległości są dosyć, dosyć duże. E, no i dobra, trzecia osoba na dzisiaj jest to Kuba. Kuba napisał, że posiada i3 6100, płytę H110M ProD, jedną kostkę RAM 8 Giga 2133 MHz zasilacz Vero l w karta graficzna 952, GB. obudowa KZSTówkę z Morele, więc nic mi to nie mówi. Budżet na modyfikacje 600 w plus pieniądze ze sprzedaży części. Interesuje mnie części używane lub nowe, chcę, żeby PUBG działał w 60FPS-ach. Pozdro. Pozdrawiam Cię również, Kuba. Przede wszystkim wymiana karty graficznej. Jakby nie patrzeć, GTX 950 w tych czasach nadaje się jedynie do jakichś tam podstawowych czy starszych tytułów. W nowych tytułach już sobie nie radzi, no jest to, można powiedzieć, poziom GT1030. Coś, coś coś może troszeczkę lepszy niż GT1030, więc no karta do wymiany priorytetowej. Więc tutaj proponuję RX 570 wersji od Asusa, w tym wypadku RockStrix Karta jest na 12 miesięcznej gwarancji, prawdopodobnie od prywatnego sprzedawcy, jak sam napisał. Nie była w koparce, gwarancja jest, więc śmiało można sobie tutaj zaryzykować. Naprawdę bardzo dobra karcioszka, Ja mam i granie Full HD tutaj nie ma żadnego problemu. Nawet w mojej dziwnej rozdzielczości, czyli 2560 na 1080, da się spokojnie zagrać w różne tytuły w przyzwoitych FPS-ach. Więc naprawdę karta bardzo fajna. Też się daje całkiem nieźle podkręcić. Ja tam podkręciłem chyba jeszcze tak startowo o 60 MHz na rdzeniu. Pamięci nie ruszałem, no i skok wydajnościowy jest. Więc naprawdę fajna karcioszka, Na pewno po wymianie z GTX 950 odczujesz ogromną, ogromną różnicę w różnych tytułach. No i jakby nie patrzeć, i3600 to również jest słaby procesorek na te czasy, ponieważ te dwa rdzenie cztery wątki no to jest dosyć mało, więc radziłbym po prostu wymianę na i5. Pełne cztery rdzenie i cztery wątki, i56400, 2,7 GHz. Jeżeli możesz, to warto dołożyć do i56500, ponieważ to taktowanie jest tam o chyba 2,9 GHz wtedy. Więc troszeczkę wyższe, no to jest dosyć niskie taktowanie, jednak jakby nie patrzeć, natomiast powinno wystarczyć w zupełności, na pewno będzie się lepiej spra sprawował niż ta i trójka 6100 Tak jak mówię, no w turbo 3-3 GHz to jakoś tam sobie e, daje e, radę. Na pewno jak wymienisz kartę graficzną i ten procesor, to odczujesz ogromny, ogromny skok wydajnościowy. I tutaj nawet nie ma co się rozwodzić, naprawdę e, będzie... Widoczna różnica. W przyszłości oczywiście radziłbym również zaupgradować pamięć RAM do 8 GB, znaczy o kolejne 8 GB, czyli żebyś łącznie miał 16. No bo te 8 GB w jednej kości, szczególnie to, to jest dosyć bolesne, bo jednak dual channel to jest te 5-10% wydajności więcej, jeżeli chodzi o cały zestaw komputerowy. Także warto, warto zainwestować. No i chyba to by było na tyle, także wielkie dzięki wszystkim za oglądanie, zostawcie apeczki w górę, dziękuję wszystkim, którzy się zgłaszali. Na razie w opisie nie podaję, nie podaję jak się zgłaszać do tego, do następnych odcinków, ponieważ dostałem po ostatnim odcinku chyba, żeby właśnie schłamać 20 zgłoszeń i nie wiem kiedy ja się z tym wyrobię, więc naprawdę Was bardzo za to przepraszam, ale od następnych odcinków będziemy już dawać. Instrukcje jak się zgłaszać do następnych odcinków. Jeszcze raz Was przepraszam za swój głos. Wiem, że jest okropny, brzmi jakbym miał opuchniętą całą gębę i tak jest. <laughs> naprawdę jest mi z tym źle, że taki mam głos i, i że tak naprawdę praktycznie nie mogę nic dobrego zjeść. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Poświęcam się dla Was, żeby te filmiki nagryć, czyli ten wczorajszy z rozpakowania chłodzenia. Kto jeszcze nie widział, to oczywiście zapraszam. Będzie tutaj się gdzieś zaraz wyświetlał pod koniec filmu w karcie. Oraz ten filmik dzisiejszy, żebyście mieli po prostu co oglądać i szanowali moją twórczość. Oczywiście tutaj taki drobny żarcik. No i co? Wpadajcie na mojego Facebooka Michu TV oraz na moją grupę. Na Facebooku najlepsza grupa komputerowa w internecie, mordeczki Micha. Tam sugeruję zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję. E, znaczy subskrypcję to na kanale, kurczę, przepraszam, e, tam e, e, radzę dołączyć do grupy, naprawdę wszystko, co e, potrzebujecie jakiejś pomocy, to tam znajdziecie. O, możecie pisać o zestaw komputerowy, o pomoc, na przykład komp wam się nie włącza, o, to, o, o jakąś tam gierkę, czy coś. My, e, ja i moi widzowie oraz moderatorzy staramy się wam pomóc jak tylko możemy, może nam się uda i będziecie wszyscy szczęśliwi. Oraz zapraszam na mojego Instagrama michu.tv, tam również dzieją się fajne rzeczy, niedługo coraz więcej zdjęć i filmów, bo czekają na Was niespodzianki. Przypominam, że na 10 tysięcy su subskrypcji będzie konkurs, duży konkurs na moim kanale. Do wygrania będą fajne nagrody, oczywiście komputerowe, więc zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia.